Witam moi drodzy bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot. Tarocistka Fortuna się kłania. Dzisiaj kochani filmik z cyklu Wybierz obiekt. Mamy trzy zestawy: ptaszek, sarenkę oraz sowę. Co jest ukrywane przed Tobą będzie tematem filmiku. Czego nie wiesz, czego nie widzisz. Także moi drodzy, trzy talie kart, trzy zestawy. Talia Tarota, talia Lenormand oraz talia energii. Także w tej chwili proszę, wybierzcie sobie zestaw, który do Was przemawia, a ja będę tasowała karty. Jeszcze dołożymy sobie talię inspiracji, ale to już na sam koniec. Tarot, proszę, daj radę wskazówki. Dla trzech zestawów. Co jest przed Tobą ukrywane? Dla zestawu numer 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Karty Lenormand teraz. Co jest przed Tobą ukrywane? Dla trzech zestawów. Czego nie widzisz? Karty energii, moi drodzy. Co jest przed Tobą ukrywane? Inspiracje jeszcze. A w zasadzie damy dwie inspiracje. Także myślę, że już wszyscy wybrali sobie zestaw. Także ja biorę dwa zestawy. Sowę na bok i sarenkę. I teraz zaczynamy od ptaszka. Co jest przed Tobą ukrywane? Co jest ukrywane? Moi drodzy, jest tutaj mężczyzna z Waszego środowiska, który jest dosyć nerwowy. Jest to młody mężczyzna do 30 roku życia, który na pewno wspiera i pomaga. Jest ukrywana jego uczuciowość, jego emocje, ale także na pewno w jakiejś części finanse. I Ty o tym nie wiesz. Ten mężczyzna jest kochający, oczywiście, on jest być może członkiem rodziny albo bliskim znajomym. On ukrywa swoje finanse po części, ale także swoje uczucia. On ma te uczucia względem Ciebie też, ale on ukrywa swoją prawdziwą miłość. To na pewno to ukrywa. Nie chce, aby ktoś się dowiedział o tym. Także tutaj są dwie tajemnice. Ukrywane pieniądze, ale też ukrywana miłość. Także moi drodzy, już tutaj mamy wyjaśnienie. Co jest przed Tobą ukrywane? Co jest przed Tobą jeszcze ukrywane? Czego Ty nie widzisz? Kochani, nie widzicie na pewno jakiejś sytuacji związanej z wysokim urzędem. Wy tego nie widzicie, że możecie mieć jakąś dużą korzyść z podpisania umowy z urzędem, albo to może być sąd, to może być urząd skarbowy. To jest wysoki urząd, ZUS. Na przykład w Polsce, albo też jakieś instytucje bankowe, notariusz, adwokat, tak? Ktoś, kto stanowi wysoki urząd i Wy tutaj nie widzicie możliwości z podpisania jakichś dokumentów,
umowy, także ukryte papiery tutaj są, które mogłyby być podpisane. Wy tego nie widzicie, co wy możecie załatwić. Także trzeba się rozejrzeć wokół, co jest niezałatwione u was, w waszych dokumentach, w waszych sprawach administracyjno-biurowych. Możliwe, że też nie widzicie możliwości znalezienia dla siebie pracy, która jest na wyciągnięcie ręki. Także wy tego nie widzicie, moi drodzy. Przed wami też jest ukrywany mężczyzna, który ukrywa częściowo swoje finanse i częściowo swoje uczucia. No widzicie, i tutaj właśnie wyszło, że jest ten mężczyzna trzymający pieniądze i to jest tak jak gdyby właśnie ukryte, to jest taka energia oraz jakaś tutaj relacja, jakaś relacja. Może wasze dziecko, nie chce wam powiedzieć, ukrywa przed wami. Myślę, że dla niektórych może być to tajemnicą, tak, która wyjdzie na jaw na pewno. Także moi drodzy, tutaj jakaś ukryta relacja, może wasze dziecko już dorosłe ma taką ukrytą relację, jest tam miłość, ukrywane pieniądze również i wy o tym nie wiecie. Także ja podałam tutaj tylko taki przykład. Co tutaj może was zainspirować w tym wszystkim? Energia na pewno i błogosławieństwo. Macie dwie takie inspiracje. Energia, uznaj swą siłę. Każda burza przynosi początek nowego. Także dla was tutaj nowa energia jest wam potrzebna, abyście wszystko to ogarnęli, co się dzieje w waszym życiu. Dostrzegli niewidzialne. Także, moi drodzy, nowa energia. Oraz tutaj macie błogosławieństwo również. Może to jest dla was błogosławieństwo, że wy pewnych rzeczy nie widzicie. Bądź wdzięczny za to, co masz. Wdzięczne serce wzbudza więcej radości, miłości i powodzenia. Także tutaj, moi drodzy, nie ma żadnych takich, przepraszam, pułapek dla was. Bo na pewno jest przed wami ukrywane parę rzeczy, tak jak powiedziałam, miłość i oczywiście finanse. Jest to na pewno, jest taka energia. Jest również przed wami tutaj ukrywany człowiek, który jest związany z wami emocjonalnie. To nie jest ktoś daleko, to nie jest ktoś daleko was. Tak jak mówię, to może być wasze dziecko, wasz kuzyn, wasz brat, czy to jest jakaś taka konekcja bliska, rodzinna, moi drodzy. Nie mówię o partnerze, bo tutaj czyste energie są, moi drodzy, czyste energie, jakby się ktoś pytał, i nie widzicie możliwości dla siebie związanych właśnie z urzędami, z wysokimi instytucjami. Także taki zestaw dla jedynki, takie czytanie. I teraz bierzemy na bok i sobie bierzemy teraz drugi zestaw, to był sarenka, tak? To była sarenka, to była sowa. Co jest przed tobą ukrywane, kochani? Co jest przed wami ukrywane? O, na pewno jakaś radość, impreza, kochani, jakiś związek ukryty jest. No i też, moi drodzy, ten, kto ukrywa to, możliwe, że waha się, czy ci to powiedzieć, czy nie. Ukrywa na pewno ktoś przed wami związek. Również uczucia. Uczucia są ukrywane. Związane z tym radości. Możliwe, że tutaj jest ktoś u was, w waszym związku, ktoś trzeci. Wiadomo, że nie u wszystkich oczywiście, moi drodzy, ale tutaj ktoś coś ukrywa, emocje jakieś. Możliwe, że nawet ukrywany jest romans. Także tutaj ta osoba waha się, czy to ci powiedzieć, czy nie, cały czas,
ale na pewno musicie się przyjrzeć bliżej, bo jest to takie trochę niepokojące. Także na pewno jakaś osoba, która jest z Wami związana również taką bliską relacją, bo są puchary, jest to ktoś z Waszego otoczenia, także to jest przed Wami ukrywane jakieś imprezy, spotkania, a nawet bym właśnie stawiała na romans. Także to na pewno jest ukrywane. Czego nie widzisz? Czego nie widzisz? Nie widzisz fałszu ze strony kobiety. Fałszu, obłudy, obgadywania. Jest tutaj wąż przy księżycu, który mówi o... Te karty mówią o dużej tajemnicy i dużym fałszu. To wyjdzie na jaw. Kobieta jest odwrócona. Także tutaj jest fałszywa kobieta w Twoim otoczeniu, która chce podstępem zdobyć coś od Ciebie, oszukać Cię, okłamać, okraść. Także tu na pewno nie widzisz tego fałszu, nie widzisz tajemnicy, nie widzisz tej kobiety wrednej, fałszywej koło Ciebie. Także to jest ten punkt, który jest bardzo silnie zaznaczony tutaj, fałsz, tajemnica od kobiety. Tak. To trzeba właśnie powiedzieć. Macie, moi drodzy, w energii równowagę balansu i dlatego może Wy tego nie widzicie, bo czujecie się właśnie zrównoważeni. Macie również drzwi do osobistego wzrastania i do szczęścia, także Wy pokonacie to wszystko, bo jest wokół Was energia szczęścia, wzrastania i takiego życiowego balansu i być może, że Wy tego właśnie nie widzicie, co się dzieje wokół Was, bo jesteście trochę zaślepieni. Także trzeba się bliżej przyjrzeć, bo jest przed Wami ukryta sprawa miłosna, emocjonalna. I tutaj inspiracje dla Was ochronne to jest refleksja. Miej oczy szeroko otwarte. Ucz się cieszyć drobiazgami. Ale jest ta inspiracja, aby mieć oczy szeroko otwarte. O czym właśnie ja mówię? O refleksji. Odmłodzenie. Druga inspiracja dla Was ochronna. Odmłodzenie. Sen jest dobry na wszystko. Odśwież ciało, umysł i duszę. Także tutaj są takie aspekty poruszone uczuć, relacji ukrywanej dla zestawu numer 2. No i moi drodzy, przechodzimy do zestawu numer 3, do Sowy. Co jest przed Tobą ukrywane? Co ukrywa tutaj ktoś? No tutaj jest ukrywane przez mężczyznę również, którego dobrze znacie z przyszłości Waszej. Może to być krewny, bliski ktoś. Ktoś ukrywa pewne rzeczy. Nie chcę o tym mówić, moi drodzy. A mianowicie tu jest sprawa dotycząca również albo jakiejś współpracy, albo finansów, które może nie idą do końca pomyśli tego człowieka i on ukrywa tutaj, bo możliwe, że czeka na jakąś odpowiedź, na jakąś współpracę, jest zawieszony, nie chce o tym mówić, może nie chce zapeszać i to ukrywa. Czeka na informacji więcej, zastanawia się, czy powiedzieć, czy nie i na razie to jest tylko takie w zawieszeniu, to jego myślenie, to jego działanie, on nie wie, co ma zrobić dalej. Ukrywa swoje plany związane z pracą, współpracą dodatkową, z finansami. Tu się cały czas waha, boryka się sam z tymi problemami. To jest ukryte przed Tobą. Czego nie widzisz? Czego nie widzisz? Nie widzisz tutaj dla siebie jakiegoś rozwiązania.
nie widzisz również możliwości na przyjaźń, nie widzisz radości spłynącej z przyjaźni, tego nie dostrzegasz, że masz jednak koło siebie osoby, które są dla ciebie przyjazne, bliskie, braterskie. Są małe radości, ale ty nie chcesz tego zobaczyć. Nie widzisz, zamknąłeś się tak jak gdyby w swoim świecie i masz klapki na oczach i nie widzisz, że są przyjaźnie koło ciebie, że są małe radości i czasem większe i myślisz tylko o tym, żeby po prostu iść przez życie tak, jak do tej pory wszystko było i nie chcesz nawet myśleć o pewnych sprawach. Także jesteś tutaj zamknięty jak ta księga, że po prostu nie widzisz możliwości związanych ze swoim życiem osobistym, ze swoim szczęściem, z radością. Trzeba otworzyć oczy i zobaczyć to. Także macie energię romansu. Jest ta energia koło was. Jest energia również finansów, ale też takich finansów właśnie ukrytych. Jest ta energia, także tutaj to by się zgadzało, moi drodzy. Wy nie wiecie o pewnych rzeczach związanych z finansami. To jest jak gdyby ukrywane przed wami. Ukrywane jest przed wami, ale też wy, moi drodzy, nie widzicie dla siebie szansy na przyjaźń, na radość. Jesteście zamknięci. W tej sytuacji inspiracje opiekuńcze dla was, to jest pierwsza inspiracja opiekuńcza, to jest majestat, moi drodzy. Bądź świadomy swojej wartości. Świat potrzebuje twojej błyskotliwości i wdzięku. Także może nie doceniacie siebie, a jak nie doceniacie siebie, to też nikt wokół was, pamiętajcie, nie będzie was doceniał, bo aby dać miłość i aby dać przyjaźń, trzeba kochać siebie, szanować siebie. Także tutaj bądźcie bardziej świadomi swojej wartości. Pierwsza inspiracja i druga inspiracja to są zamierzenia. Skoncentruj swoją energię. Silna wola to zdumiewająca moc. Także tutaj jest cel, zamierzyć coś sobie, tak? I dążyć do tego celu, skoncentrować tą energię na jakimś punkcie, bo właśnie wy się zamknęliście na świat, na przyjaźń, na ludzi, na miłość, na wszystkie wiadomości, jesteście zamknięci jak ta księga. Także miejcie swoją świadomą wartość i też skoncentrujcie na jakimś punkcie swoją energię, na przyjaźni czy na miłości, bo macie energię miłości, czy też, moi drodzy, na jakiejś drobnej rzeczy, na drobnym celu. I od tego właśnie trzeba zacząć, żeby móc iść dalej, otworzyć się na świat, na ludzi. Także to jest czytanie dla zestawu numer 3. Wszystkich pozdrawiam bardzo serdecznie. Jeśli filmik się podobał, dajcie komentarz, udostępniajcie moje filmiki, jeśli tylko macie takie życzenie. A ja zapraszam serdecznie na kolejne filmy.